Dzień dobry Państwu. Już będziemy z małym poślizgiem, ale będziemy już zaczynać. Więc przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać. Przede wszystkim naszych szanownych panelistów, którzy zaszczycili nas tym, że zgodzili się, żeby brać udział w tej konferencji i przyjechać do Warszawy na 2 dni, żeby podzielić się z nami swoją refleksją na temat problematyki archiwum i swoim doświadczeniem artystycznym, archiwalnym, teoretycznym, historycznym. Więc bardzo serdecznie ich witam. Witam wszystkich Państwa. Witam też krakowiaków i wszystkich, którzy odwiedzają Miesiąc Fotografii, dlatego że konferencja jest relacjonowana na żywo, jest streamingowana do Krakowa na Miesiąc Fotografii. I witam też wszystkie osoby, które pomagały przy tej konferencji. To, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać w nowym, wspaniałym świecie, żeby słuchać i żeby dyskutować w wymiarze teoretycznym i praktycznym na temat archiwum, na temat sztuki, na temat fotografii. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, nie tylko dla nas, jako dla fundacji, jako dla organizatorów, ale dla wszystkich, którzy tutaj się spotkali. Wprawdzie można nam zarzucić, że ten temat może jest trochę już zużyty, że mamy kolejną falę zainteresowania problematyką archiwum, która trwa od jakiegoś czasu, ale wydaje mi się, że nadal jest wiele do powiedzenia na ten temat i myślę, że to nasze spotkanie nie będzie bezowocne. To, że już sporo na temat archiwum się działo, to ja tylko wspomnę o rzeczach, które miały miejsce w Polsce. Tak się składa, że właściwie wszystkie najważniejsze, jeśli chodzi o nauki humanistyczne, miały miejsce w 2009 roku. Na Miesiącu Fotografii była duża wystawa, która się nazywała Archiwum Centralne wraz z całym programem towarzyszącym. W Muzeum Sztuki w Łodzi był taki całoroczny projekt, do którego wyszło 3-częściowe wydawnictwo, tytuł roboczy Archiwum. Zarówno katalog z tego Miesiąca Fotografii, jak i tytuł roboczy Archiwum są do wglądu przy wejściu na konferencję. I też tak się składa, że Fundacja we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała też w 2009 roku konferencję Archiwalna Gorączka, której autorką programu była Luisa Nader. Więc już coś się zadziało, a ta konferencja jest kontynuacją. Myśmy wtedy już myśleli o tym, żeby ten temat dalej pociągnąć i dzisiaj w gronie międzynarodowym możemy o nim mówić. Potrzebę tej refleksji teoretycznej i konfrontacji z doświadczeniami innych osób zajmujących się archiwami odczuwamy w Fundacji bardzo mocno, dlatego że my na co dzień jesteśmy dość zagrzebani w tych działaniach archiwalnych i w takim archiwalnym porządku archiwum. Tylko że my je tworzymy jakby z takiego bałaganu, który zostaje po artyście. I ta potrzeba refleksji teoretycznej przy tego typu działaniu jest naprawdę bardzo duża. I wierzymy, że wymiana, do której dzisiaj tutaj ma dojść, wymiana pomiędzy bardzo różnymi środowiskami, nie tylko ze względu na międzynarodowy charakter tej konferencji, ale również dlatego, że dzisiaj tutaj się spotykają i teoretycy, i praktycy, i osoby z instytucji państwowych, i z NGO-sów, i artyści, i naukowcy. To ma być taki tygiel, w którym nastąpi wymiana myśli i doświadczeń i mamy nadzieję, że to będzie potem do wykorzystania dla nas wszystkich, tym bardziej, że ukażą się materiały pokonferencyjne za kilka miesięcy. Myślę, że przed nami są 2 bardzo intensywne, ale fascynująco zapowiadające się dni. I zachęcam też wszystkich do rozmów kuluarowych, żeby się poznawać, wymieniać wizytówki i skorzystać z tego, że tutaj wszyscy jesteśmy, bo ta konferencja jest też spotkaniem. Też dlatego prosiliśmy o etykietkowanie się, żebyśmy nawiązywali znajomości. Konferencja odbywa się w ramach dużego projektu, który Fundacja realizuje przez 1,5 roku. Projekt się nazywa Fotorejestr. Mają Państwo informacje o tym projekcie. I projekt jest finansowany przez
Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Nazwy są długie, ale muszę je wymienić, bo naprawdę dzięki naszym grantodawcom możemy się tutaj spotykać. I partnerem całego tego projektu jest Norweskie Muzeum Techniki, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Dom Spotkań z Historią, a dodatkowo partnerem konferencji jest Fundacja Sztuk Wizualnych, organizator Miesiąca Fotografii w Krakowie. Ja teraz głos przekażę Krzysztofowi Pijarskiemu, który jest autorem całego tego wydarzenia, to on stworzył program tej konferencji i całe ramy teoretyczne, żeby zrobił krótkie wprowadzenie do konferencji i przedstawił pierwszych panelistów. Dzień dobry Państwu. Szalenie miło Państwa powitać w dniu otwarcia naszej konferencji. Witam przede wszystkim naszych panelistów. Strasznie się cieszymy, że zgodzili się Państwo przyjechać i wziąć udział w tych debatach, które się będą tutaj odbywały przez najbliższe dwa dni. Postaram się nie zająć Państwu zbyt wiele czasu, bo pewnie wszyscy już czekają na pierwsze wystąpienia, więc chciałbym tylko przypomnieć mniej więcej, w jakim od czego zaczęliśmy, myśląc o tej konferencji. I później przedstawię uczestników pierwszego panelu i zaczniemy konferencję. Więc postanowiliśmy tę konferencję Archiwum jako projekt osnuć wokół takich pięciu głównych wątków. Tak? I też z tych wątków potem wynikła struktura tego spotkania. I te wątki są następujące. Pierwsza sprawa to był związek czy problem poetyki i polityki archiwum. Tak? Znaczy, że interesuje nas archiwum nie tylko jako miejsce czy instytucja, ale też jako takie szersze zjawisko, a nawet metafora. Tak? A przez to, że stało się tak wszechobecne i tak używane lub nadużywane jako metafora, postanowiliśmy, że może warto by było wrócić do pewnych krytycznych debat na temat archiwum, które już się odbyły, albo jeszcze raz przemyśleć problem archiwum. Związek z poetyką i z polityką oczywiście chodzi o to też, żeby jeszcze raz przyjrzeć się neutralności archiwum, tak? Czy jego obiektywności, żeby pokazać, jak bardzo konstrukcja archiwum jest polityczna i jak bardzo bywa estetyczna, tak? jeśli tak to mogę ująć. Dlatego też do współpracy przy tej konferencji, czy do współtworzenia tej konferencji zaprosiliśmy artystów. Kolejnym problemem, który nas interesował, kiedy o tej konferencji zaczęliśmy myśleć, to właśnie był problem totalności i fragmentaryczności archiwum. Tak? Czyli właśnie takiego wbudowanego w archiwum założenia, że jest w stanie zachować pewną całość, tak? Jakiegoś zjawiska. Czyli że poprzez właśnie fragmentaryczność, tak, jakiś tam arbitralnie, mniej lub bardziej arbitralnie zebrany zbiór dokumentów, jesteśmy w stanie odnieść się do pewnej totalności, czy stworzyć reprezentację pewnej totalności. Także nad tym chcielibyśmy się tutaj zastanowić. Interesuje nas także bardzo kwestia technologii, tak, czyli związku właśnie między archiwum, pamięcią i technologią tak naprawdę. Temat, który już wielokrotnie był poruszany i temu będzie poświęcony teoretyczny panel jutro rano, gdzie wiele będzie czasu poświęcone właśnie problemowi digitalizacji, czyli jak te nowe technologie przetwarzania i archiwizowania wpływają na nasze rozumienie archiwum, na nasze rozumienie pamięci i na nasze rozumienie pisania historii, czy opowiadania o tym, o przeszłych wydarzeniach. Interesują nas też bardzo praktyczne rzeczy, dlatego zaprosiliśmy przedstawicieli znakomitych instytucji, czy ciekawych bardzo instytucji, czasami bardzo małych, czasami bardzo dużych, które mają własne archiwa, tworzą własne archiwa, żeby zobaczyć, jak archiwum działa w praktyce, tak? Z jakimi problemami osoby tworzące czy kształtujące oblicze archiwów się stykają i jak to można zderzyć z pewnymi teoretycznymi perspektywami.
I ostatnim takim problemem właśnie było archiwum święte, nieświęte, archiwum sekretne, publiczne. Tak? I tutaj chodzi właśnie o ten charakter archiwum jako miejsca niedostępnego, tak? Jako miejsca właśnie sekretnego, jako miejsca, z którego promieniuje władza, jako miejsca, które jest źródłem opowieści i konstrukcji, tak? Historycznych, tożsamościowych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w tym tekście programowym nieco zaznaczyłem taką możliwość, prawda, czy taką perspektywę profanacji, tak, tego pojęcia, czy tej metafory archiwum. I chodziłoby przede wszystkim o to, ta profanacja ma być tutaj rozumiana przede wszystkim jako przywrócenie do wolnego użytku, do swobodnego użytku, tak. Czyli kwestia wolnego dostępu będzie tutaj też bardzo istotnym zjawiskiem, nie tylko w takim zupełnie dosłownym sensie. Dlatego też, ze względu na te pytania, które sobie postawiliśmy, postanowiliśmy właśnie podzielić tę konferencję na takie trzy człony. Tak? Trzy rodzaje paneli będą się tutaj odbywały. Pierwszy się zaraz zacznie, panel teoretyczny, który właśnie ma ugruntować wszystkie nasze debaty tutaj w teoretycznej, poważnej refleksji i otworzyć, wyjść z archiwum poza... Z jednej strony też takie specjalistyczne pole, tak, praktyki i połączyć to z różnymi innymi dziedzinami praktyki i wiedzy. Tak. Z drugiej strony właśnie panele, których uczestnikami będą osoby, które tworzą archiwa, pracują w instytucjach tworzących archiwa, posiadających archiwa, czyli ten, jak już powiedziałem, ten praktyczny aspekt i praktyczne zagadnienia. A z trzeciej strony właśnie panele, które polegają na spotkaniu artysty lub artystki, którzy zajmują się archiwami, czy wykorzystują archiwa w swojej praktyce artystycznej, a teoretykami, krytykami, gdzie właśnie ma być ta relacja między teorią a praktyką negocjowana, tak? Czy gdzie chcielibyśmy pokazać, zobaczymy jak nam to wyjdzie, jak te dwa pola mogą się ze sobą przenikać. Tyle na temat ogólnych założeń konferencji. Myślę, że o wiele ciekawsze rzeczy się jeszcze wydarzą i zobaczymy, jakie będą efekty tych dwudniowych obrad. Dlatego na koniec postanowiliśmy zorganizować dyskusję panelową, taką otwartą dla wszystkich, którą poprowadzi dr Marianna Michałowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I wtedy będzie możliwość podsumowania tych wszystkich wątków, które się tutaj pojawią. I zobaczymy dokąd doszliśmy, tak, z tego punktu wyjścia. Ja chciałbym w tym miejscu, zanim jeszcze przedstawię panelistów, kilka podziękowań. Chciałbym podziękować Karolinie Lewandowskiej z Fundacji Archeologia Fotografii, że mnie zaprosiła do stworzenia programu tej konferencji. To była ogromnie pasjonująca praca i ogromnie się cieszę, że przybyli Państwo tak licznie na tę konferencję. Jest to dla nas dowód tego, że to rzeczywiście jest istotny i aktualny temat i że warto na ten temat dyskutować. Chciałbym podziękować też wszystkim ludziom, którzy byli zaangażowani w powstanie tej konferencji, no bo ja wprawdzie stworzyłem ten program, ale sam bym tutaj nic nie zrobił. Więc chciałbym podziękować wszystkim pracownikom fundacji, którzy sprawili, że tutaj możemy się spotkać i przede wszystkim Piotrowi Słodkowskiemu, który prowadził biuro konferencji, bez którego nic by się tutaj nie wydarzyło. On był taką opoką tego całego przedsięwzięcia. Chciałbym też pozdrowić słuchaczy w Krakowie, ponieważ ta konferencja będzie przesyłana na żywo z lekkim opóźnieniem do Krakowa na miesiąc fotografii, który się właśnie rozpoczyna. Pomyśleliśmy, że ponieważ miesiąc fotografii, który jest jedną z takich ważniejszych imprez dotyczących fotografii w Polsce, akurat się otwiera dzisiaj, że szkoda by było, żeby ci wszyscy ludzie, którzy są zainteresowani fotografią, akurat nie mogą być tutaj, żeby stracili możliwość uczestniczenia w tych obradach, więc będzie dostępna transmisja na żywo w biurze festiwalowym w Krakowie. Więc nasza widownia prawdopodobnie będzie większa niż wszyscy zebrani tutaj w tej sali. Dobrze, tyle ode mnie. Pierwszy panel dotyczy archiwum w teorii.
i chciałbym pokrótce przedstawić panelistów. Więc w najbliższym panelu będą brali udział w kolejności wystąpienia, chociaż nie wiem, czy to dobrze pamiętam, profesor John Tuck z Uniwersytetu Stanowego Stanu Nowy Jork w Binghamton. O, dziękuję bardzo, już pomyliłem kolejność. Więc panel rozpocznie się od prezentacji Svena Spikera, który jest profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i jest autorem książki The Big Archive, Art from Bureaucracy, między innymi ze względu właśnie na jego zaangażowanie w relacje archiwum i praktyki artystycznej. Był dla nas bardzo, bardzo ważnym gościem. Bardzo się cieszymy, że zaraz zaprezentuje swój tekst. Następnym prelegentem będzie profesor John Tuck z Uniwersytetu Stanowego Stanu Nowy Jork w Binghamton. Bardzo znany autor tekstów o społecznej historii fotografii. W tradycji anglosaskiej tak pisania o fotografii, to bym postawił, myślę sobie, że jest takim głównym autorem, tak, tego typu tekstów. Razem z Alanem Sekulą, tutaj gdzieś wydaje mi się, że można ich wczesne teksty o fotografii porównywać. I także interesuje się coraz bardziej archiwami, więc tym bardziej się cieszymy, że przybył tutaj ze swoim tekstem. Kolejną prelegentką będzie profesor Helen Petrowski z Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, która pisała obficie o Walterze Benjaminie, jest filozofką, teoretyczką mediów, i pisała bardzo wiele o Borysie Michajłowie, któremu będzie poświęcone jej dzisiejsze wystąpienie. Kolejną prelegentką jest Natasza Petresin-Bacheles, która jest kuratorką i krytyczką i wykładowczynią paryskiej EHSS, gdzie prowadzi seminarium. Something you should know. Autorką wielu wystaw sztuki Europy Środkowo-Wschodniej lat 70., która znów będzie mówiła o relacji archiwum, dokumentu i praktyki artystycznej. Panel poprowadzi profesor Wolfgang Ernst, który też jest naszym gościem, będzie wygłaszał swoje wystąpienie jutro. Dzisiaj będzie przewodniczył pierwszemu panelowi teoretycznemu. Jest profesorem Uniwersytetu Humboldta. I książka, ze względu na którą zaraz pojawił się w naszym polu zainteresowań, była właśnie poświęcona archiwum i jej tytuł brzmiał Das Murmuren der Archive, czyli szumienie archiwum, jeśli tak to mogę nazwać, porządek z nieporządku. Zapraszam serdecznie. Dziękuję.